chciałem zapytać o tą Ukrainę jeszcze. Co by tutaj można dopowiedzieć jeszcze, oprócz tego, co już mam Co można nagrane. Dopowiedzieć? Można dopowiedzieć, że nie ma żadnego pomyślnego rozwiązania tej tragedii, ale także polskiej tragedii. Także polskiej tragedii nie ma pomyślnego rozwiązania w paradygmacie demokratycznym. Powtarzanie frazesów, egzaltowanie się brednią demokratyczną nie prowadzi do niczego innego poza nowym zniewoleniem narodów. I jest bardzo przykre i tragiczne, że Polska odgrywa rolę pudła rezonansowego w transmitowaniu tej propagandy właśnie na wschód, na Białoruś, na Ukrainę, na Rosję. Nie ma także rozwiązania pomyślnego w paradygmacie nacjonalistycznym. W takim paradygmacie, w którym na przykład polską racją stanu miałoby być budowanie jakiegoś kordonu sanitarnego otaczającego Rosję, spychającego Rosję gdzieś tam właśnie do barbarii, Tartarii, gdzieś na krańce, poza mapę, tak, cywilizacji, to też jest niebezpieczna brednia. Pomyślne rozwiązanie, tak, sprawy ukraińskie, jak polskie, jak białoruskie, to jest integracja Międzymorza Bałtycko-Adriatycko-Czarnomorskiego. Integracja zatem, tak, owszem, jagiellońskiej Europy, ale nie na warunkach, które by jedni mieli dyktować drugim. Ta integracja może nastąpić wyłącznie przez przemyślenie orędzia Fatimskiego 1917 roku. Zbliża się stulecie, 100 lat minie wkrótce, jak powiedziała Najświętsza Maria Panna, co się stać musi, żeby świat ocalał, Jak wiadomo, minął cały XX wiek i stało się wiele rzeczy straszliwych, niewyobrażalnie straszliwych, ale to orędzie w dalszym ciągu pozostaje aktualne. Nie wiem, kto tutaj kogo będzie nawracał w tej naszej środkowej Europie. Chodzi o budowę chrześcijańskiego, katolickiego imperium w tej części świata. Słowo imperium powinno być rozumiane bez emocji, bardzo praktycznie trzeba myśleć o idei imperialnej. Któż to bowiem jest imperator? No to jest ten, kto właśnie jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kto jest w stanie rządzić się po swojemu, nie realizując, czy nie dopuszczając do realizacji na swoim terenie innej racji stanu. Tylko i aż tyle to jest imperium. I otóż jeśli Polska, jeśli Europa Środkowa nie będą chciały wrócić do tych korzeni cywilizacyjnych, to wszystko to skończy się tym scenariuszem, który tutaj pokrótce, aforystycznie przedstawiam jako kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym. Nie chodzi o to, żeby wciągać Ukraińców w to samo bagno, w którym my już dość głęboko tkwimy. Nie chodzi o to, żeby rozwiązywać sprawę polską na poziomie renegocjacji traktatu lizbońskiego. Renegocjować, owszem, należy różne traktaty, ale jeśli już, to traktat Horodelski z 1413 roku, traktat Lubelski z 1569 i traktat Hadziacki z 1658 roku. Te traktaty, te unie należy reformować, tak? Razem z Ukraińcami, razem z Białorusinami. I jeszcze tak powiem, jeśli ktoś dzisiaj w Polsce myśli, że to jest dobra okazja, powiem wprost, żeby wrócić do Lwowa. Tak, o, Ukraina się rozpadnie i my wtedy, panie, będzie Polska od pierwszego. No to niewątpliwie jest propaganda, która prowadzić będzie do wzajemnego, zaciekłego zajęcia się sobą Ukraińców i Polaków, co będzie miało ich znieczulić na rozmaite inne operacje, które zostaną dokonane na tych krajach, prawda? Jestem przekonany, że jeżeli mamy wracać do Lwowa,
to wyłącznie na tej zasadzie, że jak dzisiaj to bardzo trafnie kolega sympatyczny mi taką formułę podpowiedział i ona bardzo mi się spodobała, więc ją tutaj powtórzę. Niech do tego dojdzie, że Polacy wykupią pół Lwowa, że Polacy wykupią połowę kamieniczek przy lwowskim rynku, a w tym samym czasie niech się Ukraińcy tak wzbogacą, żeby wykupić połowę kamieniczek w Przemyślu i ćwierć rynku krakowskiego. I proszę bardzo, niech będą tak zasobni, bogaci, niech się tak dorobią, między innymi na kontaktach, tych prawdziwych, autentycznych kontaktach, jakie można zadzierzgnąć, wyłącznie dokonując wymiany towarowo-pieniężnej, prawda? Jeśli ktoś chce dzisiaj towarem eksportowym na Ukrainę zrobić demokrację akurat z Polski, no to właśnie źle życzy Ukraińcom. Dialog prawdziwy między narodami rozwija się przez robienie dobrych interesów. I w związku z tym, zauważcie Państwo, trwa cały festiwal serdeczności wobec Ukraińców i dalej nikt nie mówi, co praktycznie zrobić, żeby normalni ludzie z Kijowa i ze Lwowa mogli przyjechać do Polski, nie płacąc ciężkich dla siebie pieniędzy za wizę i nie stojąc w upokarzających kolejkach po te wizy. Co z tym zrobić? Co zrobić z tym, żeby można było dokonywać transferów finansowych między Kijowem a Warszawą, jak w obrębie tej samej cywilizacji? W tym filmie, który tutaj dzisiaj miałem możliwość prezentować po raz pierwszy. W tym filmie są archiwalia z archiwum kijowskiego. I cóż za obłęd. Nie można w żadnym banku w Warszawie uregulować należności za te archiwalia. Kierownik produkcji musiał pojechać do Kijowa, musiał wziąć fakturę z państwowego archiwum, przejść na drugą stronę ulicy, wpłacić w banku pieniądze, które przywiózł w kieszeni, wrócić, dopiero odebrać archiwalia. To jest problem między Ukrainą i Polską. I ci wszyscy fałszywi przyjaciele, ci wszyscy właśnie frazesowicze demokratyczni o tych realiach nie mówią. Przecież żadni kagiebiści, tak, i żołnierze specnazu nie stoją w żadnych kolejkach po wizę. A jak stoją, to koszt tej wizy to nie jest dla nich problem, prawda? To jest problem dla normalnych ludzi, tak samo normalnych jak Polacy, którzy jeździli i dalej jeszcze jeżdżą po lepszy proszek do prania do Niemiec, po karton bananów, prawda? Białorusini i Ukraińcy muszą zatrzymywać się na długie godziny na tej żelaznej kurtynie, która zapadła w środkowej Europie. No na naszą korzyść, że ona jest przesunięta na wschód od Polski, a nie stoi na zachód, ale jakież to jest upokarzające i jakie to jest straszne, jakie to jest sprzeczne z całą naszą tradycją, że to my mamy utrzymywać tę żelazną eurokołchozową kurtynę, prawda? Że to my mamy trzymać na dystans tych naszych pobratymców, tych naszych braci, dzieci tej samej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej. Tak daleko, jak dzięki koronie polskiej sięgnęła cywilizacja łacińska, tak daleko są ludzie wolni, prawda? Na tyle wolni, żeby się dopominać wolności. No więc nie transmitujmy demokratycznej bredni, niech wreszcie ktoś poważnie tutaj zacznie rozmyślać nad tym, jak podnieść koronę polską, ponieważ mówię poważnie, tak jak w Budapeszcie, jak premier Orban, który kazał sprowadzić tę koronę świętego Stefana do parlamentu i nikt nie mówi, że to jest oszołom, że to jest wariat, że to jest z lamusa jakaś, prawda, polityka. To jest realpolitik, realpolitik do bólu. No więc niech ktoś tutaj podniesie samą myśl niesie o podniesieniu korony polskiej, ponieważ republiki demokratyczne, nacjonalistyczne z definicji zawsze będą na kursie wzajemnie kolizyjnym. I jeżeli mają się Ukraińcy demokratycznie integrować wokół swojej idei narodowej, no to prędzej czy później będziemy mieli tutaj wojenkę, tak, która będzie się bardzo podobała w Moskwie, będzie się bardzo podobała w Berlinie, będzie również na pewno jakoś tam podżyrowana z Waszyngtonu. Jeśli Tel Awiw jeszcze wtedy będzie tam, gdzie dzisiaj jest geopolitycznie, to i tam będzie aplauz dla takiego działania, no właśnie takiego, żeby się Polacy i Ukraińcy nawzajem pożerali po to, żeby bezkarnie na naszym terenie, na naszym Międzymorzu mogli żerować inni. Odsyłam do tekstu tej publikacji, którą ja z rosyjskich stron znam.
wystąpienie Szymona Peresa, który właśnie w ostatnich tygodniach mówi o pilnej potrzebie instalowania rządu światowego. Mówi, że rzecz to fatalna, ta dwuwładza, władza rządów państwowych i rządów korporacyjnych. No i jego recepta to jest tak, tak, proszę państwa. On wymawia właśnie te słowa, tę teorię spiskową nagle przedstawia jako praktykę, tak? Potrzeba rządu światowego. Czy Ukraińcy w Kijowie, czy Polacy w Warszawie, czy w Pcimiu potrzebują jakiegoś rządu światowego? No ratujmy się, póki nie jest za późno. A nie odgrywajmy roli pożytecznych idiotów, którzy mają otumanić Ukraińców po to, żeby za ćwierć wieku oni się znaleźli z ręką w tym samym nocniku. Ale oni nadal są otumanieni i kto jest tym pudłem rezonansowym u nas właśnie? To już sami państwo widzicie, sami słyszycie, że rzeczywiście sprawy musiały zajść dość daleko, jeżeli tym samym głosem mówią media Adama Michnika z jednej i Adama Lipińskiego z drugiej strony. Jeżeli wzajemnie się oklaskują, prawda? Premier odpowiedzialny za zamach smoleński, współuczestnik tej zbrodni stanu, tak? A z drugiej strony lider opozycji, który stracił tam brata i urządzają nawzajem festiwal wzajemnej celebracji. No to w tym momencie ja się naprawdę boję. Dobra, dziękuję. Można zadać jeszcze jedno pytanie? Co to znaczy w praktyce podniesienie korony? Pan o tym bardzo często mówi. Co to znaczy praktycznie? Czy to jest to, co zrobił... Sto lat temu, niespełna, w Warszawie była Rada Regencyjna. Między rokiem 16 a 18 była Rada Regencyjna. I proszę przestudiować pomyłki i porażki Rady Regencyjnej sprzed 100 lat. Te porażki były nieuchronne, gdyż nie było ducha w narodzie. Naród był zdemokratyzowany w swoich elitach doszczętnie przez cały XVIII i XIX wiek. Demokratyczna brednia zatoczyła bardzo szerokie kręgi i w związku z tym naród nie myślał nawet o tym, żeby się modlić o powrót króla, tylko się odrodziła Polska jako... No właśnie. Ale mało nas było, że tak to uwspólnie. A zatem dzisiaj trzeba pracować nad tym, żeby jak się odemknie na nowo, uchyli jakieś okienko koniunktury politycznej, to żeby sobie jeden Polak z drugim Ukraińcem nie opowiadali bredni o naprawianiu demokracji, tylko żeby się zabrali za budowanie poważnego państwa, prawda? I proszę zatem zapoznać się z koncepcją korony polskiej, nie jako jakiegoś tam biżutu, bibelotu z jakiejś cepeli historycznej, tylko to była pewna koncepcja polityczna. Korona jest czymś otwartym, jak w chemii. Są takie związki, które się chętnie wiążą z innymi, są otwarte na inne, zaś inne związki, tak jak republiczki narodowo-demokratyczne, są właśnie zamknięte, są projektami zamkniętymi i zawsze integrowanie się na takim gruncie musi prowadzić do szukania przeciwnika.